Noworodek w oknie życia. Był bardzo dobrze ubrany w oknie życia. W Łodzi znaleziono noworodka. Siostry dały mu na imię Józef. W nocy z poniedziałku na wtorek w tzw. oknie życia w domu sióstr Urszulanek w Łodzi znaleziono dziecko. Chłopiec urodził się tej nocy i wyglądał zdrowo, poinformowała siostra Anna Reczko. W domu sióstr Urszulanek przy ulicy Obywatelskiej 60 w Łodzi po pierwszej w nocy z poniedziałku na wtorek ponownie rozległ się dzwonek informujący o otwarciu okna życia. Siostry znalazły w nosidełku chłopca, podał rzecznik prasowy Caritas Archidiecezji Łódzkiej Tomasz Kopytowski. Maluch urodził się tej nocy. Wyglądał zdrowo. Był bardzo dobrze ubrany, powiedziała przełożona domu sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Łodzi siostra Anna Reczko. Ochrzciłyśmy go, z wody, nadając mu imię Józef, bo właśnie w kościele rozpoczęliśmy rok świętego Józefa, dodała. Dziecko zostało zabrane do szpitala. To już czwarte dziecko w oknie życia domu sióstr Urszulanek. Dwa miesiące temu trafił tu nowonarodzony chłopiec, a wcześniej, w kwietniu i maju 2016 roku, dwie dziewczynki, podał Kopytowski. Na początku grudnia w oknie życia w Pabianicach znaleziono zdrową 8-miesięczną dziewczynkę, córkę zamordowanej kobiety. Dzięki funkcjonującym w archidiecezji łódzkiej oknom uratowano życie 13 dzieci. Okno życia to miejsce, w którym rodzic może pozostawić anonimowo swoje nowonarodzone dziecko bez narażania jego życia i zdrowia. Takie miejsca, jak przekazał Kopytowski, powstają najczęściej przy domach żeńskich zgromadzeń zakonnych. Siostry czuwają całą dobę, aby podjąć natychmiastową opiekę nad dzieckiem. Okno otwiera się z zewnątrz, jest łatwo dostępne, uruchamia alarm. Pozostawione w nim dziecko natychmiast otrzymuje pomoc. Zgodnie z procedurą, po pozostawieniu w oknie życia dziecka, powiadamiane jest pogotowie ratunkowe i policja, zawiadamiany jest także sąd rodzinny, aby można było uruchomić procedurę adopcji,